Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w związku z tym, że jako wszyscy radni jesteśmy, można powiedzieć, w jakimś sensie głosem mieszkańców, którzy oddali na nas głos, ja przekażę pismo, które skierowano na moje ręce przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy Kościuszki 12/14. A obiecałem mieszkańcom, że to pismo przedstawię na sesji Rady Miasta. Szanowny Panie Jan Jakubiec, Rady Miasta Biała Podlaska. Szanowny Panie Radny, my niżej podpisani mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 12/14 pragniemy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec planowanego przeprowadzenia ścieżki rowerowej na ulicy Kościuszki, wiążącego się ze zredukowaniem roślinności oddzielającej nasz blok od obecnie istniejącego chodnika. Niniejszym przekazujemy swoje stanowisko w sprawie na Pana ręce, licząc na podjęcie tematu na zbliżającym się posiedzeniu Rady Miasta i pomoc w opisanej kwestii. O planach modernizacji naszej ulicy na skutek rozstrzygniętego przetargu dowiedzieliśmy się dopiero z mediów społecznościowych. O ile naprawa nawierzchni jezdni jest niezbędna, o czym wiadomo już od lat, o tyle plan utworzenia ścieżki rowerowej i przeprowadzenia jej wzdłuż ulicy kosztem wycięcia istniejącego żywopłotu oraz zajęcia części trawnika uważamy za bulwersujący i niepotrzebny. Zaplanowane zmiany, które zgodnie z dokumentacją przetargową mają objąć m.in. usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami drogowymi i infrastrukturalnymi, nie były w jakikolwiek sposób konsultowane z żadną ze wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Kościuszki, wobec czego zostaliśmy postanowieni przed faktem już po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze wykonawcy, który ma wykonać roboty budowlane na ulicy Kościuszki. Zwracamy się do Pana jako osoby znającej naszą dzielnicę i reprezentującej nasz okręg o interwencję mającą na celu doprowadzenie do powstrzymania realizacji planu przebudowy ulicy Kościuszki w wyżej wymienionym zakresie. Decyzję o budowie ścieżki rowerowej w przypadku stosunkowo wąskiej ulicy, na co dzień nieobarczonej natężonym ruchem drogowym, postrzegamy jako zupełnie niezrozumiałą i niepotrzebną. W bliskim sąsiedztwie istnieją ścieżki rowerowe wzdłuż Alei Tysiąclecia i ulicy Sidorskiej, a więc dotyczące jednych z większych arterii miasta i są jak najbardziej potrzebne, natomiast nie widzimy sensu i zasadności w zaprojektowaniu pasa dla rowerów dla naszej ulicy w odcinku od Alei Tysiąclecia do Alei Jana Pawła II, w dodatku w tak bliskiej odległości od samego budynku mieszkalnego. Pragniemy nadmienić, że na naszej ulicy zaledwie kilka lat temu został przeprowadzony remont skutkujący między innymi budową zatoki autobusowej mieszczącej się za naszym blokiem wraz z remontem chodnika sięgającym również bloku, w którym mieści się przychodnia do skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Asnyka z zachowaniem elementów roślinności. Tym większe nasze zaskoczenie, że po przeprowadzonej uprzednio modernizacji akurat teraz ma nastąpić kolejna zmiana obejmująca dodanie ścieżki rowerowej kosztem odcinka zieleni za naszym blokiem. Licząc na Pana przychylność o rozpatrzeniu sprawy oraz pomoc, łączymy wyrazy szacunku. I tutaj są podpisy mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Radna Marta Cybulska-Demczuk, Radny Adam Chodziński, Radny o matko i córko. Bardzo proszę, Pani Radna Marta Cybulska-Demczuk. Panie Przewodniczący, Szanowni Koleżanki i Koledzy Radni, a przede wszystkim mieszkańcy miasta Biała Podlaska, ponieważ my mówimy cały czas o transparentności i jawności naszych spotkań, to ja jestem zobligowana do tego, żeby przekazać mieszkańcom następującą informację. W związku z podjęciem przez Państwa części radnych decyzji o wycofaniu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu, to chciałam poinformować mieszkańców osiedla, przede wszystkim za torami, że w dalszym ciągu decyzją niektórych radnych pozbawieni zostali Państwo szansy na to, żeby na osiedlu powstał dom kultury. Na komisji mówiłam o tym, że rozumiem potrzebę powstania też takiego obiektu na osiedlu Grzybowa, mówiąc tak krótko. Natomiast Państwo zostaliście
na nie wiem jak długo, pozbawieni tej możliwości stworzenia miejsca do integracji społecznej, do tego, żeby dzieci miały krótsze i bezpieczniejsze dostęp do zajęć rozwijających zdolności, umiejętności, ale także do integracji osób starszych. Ponieważ w tytule uchwały nie była wymieniona ulica Krucza, dlatego czuję się zobowiązana, żeby mieszkańcom miasta Biała Podlaska przekazać tę informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan radny Adam Chodziński. Szanowni panowie prezydenci, panowie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni. Ja z kolei w już tak trochę nastroju świątecznym w imieniu klubu radnych niezależnych chciałbym złożyć państwu życzenia już na koniec tej kadencji. Bardzo państwu dziękuję w swoim imieniu, ale w imieniu koleżanki i kolegi za ten dobry czas, który przeżyliśmy razem w Radzie Miasta, za te trudne decyzje, które podejmowaliśmy. Jeśli z naszej strony były jakieś może delikatne uwagi, to za to z góry przepraszamy i życzymy państwu, abyście w jak najszerszym składzie, który tutaj siedzi przy tym stole, znaleźli się w kolejnej kadencji Rady Miasta. Tego życzymy z okazji zakończenia kadencji Rady Miasta, a zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Franciszek Ostrowski, później pani radna Anna Korolczuk. I ktoś jeszcze zgłaszał? Pan Potocki, pan Licieniuk. Dziękuję panie przewodniczący. Z informacji nasza kadencja trwa do końca miesiąca kwietnia, ale prawdopodobnie to jest jedna z ostatnich sesji. W związku z tej okazji pragnę panu prezydentowi Michałowi Litwiniukowi podziękować w imieniu własnym oraz kolegów Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Oddziału Biała Podlaska, że zgodził się pan w 2019 roku na uroczyste obchody Święta Lotnictwa Wojskowego pod patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska oraz za Izbę Pamięci Lotnictwa na południowym Podlasiu przy ulicy Sidorskiej. Powstała dzięki pomocy pana prezydenta. Dziękuję urzędnikom miasta, pani Tychmanowicz, panu Milaniukowi oraz sekretarkom gabinetu prezydenta. Szczególnie dziękuję pani Wiesławie Denickiej i kieruję podziękowania do pani Beaty Demianiuk, jak i do pani Kuc Stefaniuk. Jako przewodniczący Komisji Skargi i Petycji Wniosków dziękuję koleżance i kolegom radnym za te 5,5 roku, które przepracowaliśmy intensywnie. Na zakończenie dziękuję dyrektorowi gabinetu prezydenta panu Wojciechowi Sosnowskiemu za wspieranie i dzielenie się doświadczeniem samorządowca. A tak na zakończenie wszystkim koleżankom, kolegom z Rady dziękuję i życzę wesołych świąt. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radna Anna Korolczuk. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam taką prośbę do służb pana prezydenta o, nie wiem jak to w sumie nazwać, bo piękny plac przy Kruczej, piękny plac zabaw przy Kruczej jest nieoświetlany. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czego to wynika, a fajnie by było, gdyby był. Idzie wiosna, więc na pewno dzieciaki tam będą gęsto biegały. Dziękuję serdecznie i wesołych świąt wszystkim. Dziękuję bardzo. Radny Sławomir Potocki, radny Dariusz Lecieniuk. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, postanowiłem zabrać głos, tak mi wszystko. Jedno słowo tylko przeproszę za te moje opóźnienia, ale ja za szybko dzisiaj głosowałem. Byłem przed panem przewodniczącym, dlatego jeszcze nie było otwarte głosowanie. Natomiast postanowiłem wczoraj poświęcić chwilę, dopóki nie było ciemno, i przeszedłem się ulicami Kruczą, Maciąga i Drzewieckiego w sprawie właśnie spornej, która cały czas jest i będzie, myślę, mam nadzieję, że będzie, odnośnie Domu Kultury przy Kruczej. I zadałem takie pytania. Odwiedziłem 17, to dało mi się do godziny do 7 rodzin. Niektóre to były całe rodziny, czasami pojedyncze osoby albo małżeństwa. Dziękuję.
Dziękuję. Nie wiem, ktoś mi przeszkadza, ale pominę to. W każdym razie... Ja bardzo bym prosił wszystkich obecnych na salę o zachowanie spokoju. I zrobiłem taką krótką ankietę. Podzieliłem sobie kartkę na 4 tytuły. Klucza, nowy, nie mam zdania i nie. I nie było osób, które nie miały zdania i które były na nie. I większość ludzi, jak się spodziewałem, jest za tym, żeby był Dom Kultury gdzieś w okolicy. Pewien młody człowiek nawet był za, nie wiem, co to jest Dom Kultury. Mówi, że ma 21 lat, ale też jest za. Sympatycznie nam się rozmawiało. Tak, no to też świadczy o czymś, że po prostu młode pokolenie może no, nie obcowało z tym, ale sama nazwa chyba usząca. Natomiast na moje pytanie, czy, bo niektórzy nie wiedzieli o co chodzi, w którym miejscu, niektórzy znali sprawę i jak przedstawiałem, co wolą, czy adaptację tego budynku, czy nowy, to wszyscy niemalże odpowiadali, jeżeli by byłaby możliwość nowego, to oczywiście lepiej nowy. Ale jak nie, to niech będzie ten tutaj. Jeden głos jednej pani był, że powiedziała, że to jest idealne miejsce, żeby zrobić w tym miejscu. Mimo, że tam nie była w środku, ale tam da się wszystko zrobić i zmieścić dużą salę. I ona mówi, że to jest idealnie. Jeden głos był jednego pana, który powiedział, że to jest mina, bo on zna ten budynek. Nie wiem, co miał na myśli. I jeden mieszkaniec mówił, że pewnie lepiej wziąć to na krócej, bo to będzie taniej. Natomiast pozostali mieszkańcy, no niestety nie da się szybko zapytać i pójść, także trochę dlatego tak mało osób odwiedziłem, ale to daje mi jakiś rzut na to, że proszę Państwa, że te informacje, które otrzymaliśmy, że 500 osób podpisało, czy 1000 i 10 tysięcy podpisze, to samo odpowiedzieć. Czy chcesz mieć, co mówił już kolega Grodecki chyba na początku naszej dyskusji na ten temat, czy chcesz mieć Dom Kultury? Oczywiście wszyscy powiedzieli, że chcę. Mnie natomiast spowodowało do tego kroku, który uczyniłem wczoraj, to, że niektórzy ludzie mnie zapytywali, czemu pan jest przeciw Domowi Kultury? No właśnie mówię, nie jestem przeciw Domowi Kultury, tylko musimy rozmawiać na konkretach. Jaki Dom Kultury, który nam się lepiej, co tam będzie, co można zrobić? Czy to będą tylko takie małe klitki do grania w szachy? Czy da się zrobić dużą salę, w którą można zaprosić ciekawych ludzi, czy zrobić wystawę, gdzie zmieścimy 100, czy 50, czy 200 osób? Różne i nie ten proces, proszę Państwa, nie został przeprowadzony. Jak w wielu sytuacjach stawia nas się pod szybką decyzję, musimy podjąć szybką decyzję. Dzisiaj jest komisja, czy dostajemy dokumenty 7 dni przed sesją, mamy podjąć decyzję, a jak chcemy się zastanowić, czy mamy inne zdanie na ten temat, to się nas przedstawia właśnie mieszkańcom jako przeciwników kultury i jeszcze innych rzeczy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że przez 5 lat kierowałem oddziałem Głównej Biblioteki Lekarskiej. Niektórzy znają. Odwiedziło nas mnóstwo młodzieży. Robiliśmy poza merytoryczną działalnością. Poświęciłem dużo czasu na sprowadzanie wystaw o tematyce patriotycznej i różnej tematyce. I wiem, jakie jest zapotrzebowanie na kulturę i jest cały czas nisza w tym względzie. I także tak bym widział też Dom Kultury, który nie tylko, że właśnie można spotkać się i posiedzieć w małym pomieszczeniu, na przykład w kole modelarskim, tylko też potrzeba dużej sali, żeby zrobić ciekawą wystawę, ciekawe spotkanie na temat patriotyczny można robić ciągiem, bo już młodzież następna przychodzi i nie wiedzą, kto to jest Inka, kto jest Pilecki, a dzisiaj słyszymy z nowej rządzącej koalicji, że będzie wszystko wycinane, co jest patriotyczne, co jest katolickie, także schodzimy do podziemia. I to jest, myślę, jak myślimy o Domu Kultury, to musimy patrzeć szerzej, nie tylko, że wziąć, bo jest dotacja i to będziemy zadowoleni. Też pisały o sobie, o pierwsza z pań, tak, ale z parkingiem. Nic my nie wiemy o parkingu. Gdzie jest parking? Tam wcześniej była chyba siłownia czy coś takiego. I ludzie mówią, że no ale nie było, była gruntowa droga. To stawiały samochody jak chciały. Dzisiaj tam nie ma gdzie zaparkować samochodem, bo jest jezdnia, jest ścieżka rowerowa i schodnik. Jest jakaś działka obok, ale nam nie wiadomo, czy ja to jest działka, czy miasto zechce ją nabyć, czy ktoś chce sprzedać, czy będzie dzierżawić. Już, trochę się, przepraszam za moje emocje, ale one się wyzwalają naturalnie, bo tylko kończę już jedno, może dwa zdania, że zostajemy często i społeczeństwo całe wprowadzane w błąd takimi prostymi hasłami, które nam się przykleja i nie osobiście. W rozmowach z ludźmi to wynika inaczej, ale nie sposób mnie teraz chodzić do każdego mieszkańca i odkręcać, że ktoś mi, mój kolega z osiedla czy z miasta powiedział, że Potocki to jest przeciwko kulturze w ogóle. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Dariusz Litwiniuk. Z okazji, że jest to ostatnia nasza sesja w tej kadencji, chciałem podziękować panu prezydentowi i służbom podległym pana prezydenta, prezydium rady,
kolegom i koleżankom radnym za współpracę w tej kadencji i z tej okazji, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, życzyć zdrowych i błogosławionych świąt wszystkim Państwa bliskim, rodzinom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Marek Dzyr. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, mam taką prośbę, ponieważ jest wiosna, zaczęli ludzie jeździć rowerami, no bo jest ciepło. Jest taka prośba zgłaszana od ratowników medycznych z naszej stacji pogotowia ratunkowego, ponieważ nasza droga wjazdowa na ulicę Warszawską, na tą główną arterię, jest przez ulicę Kusocińskiego, a tam przebiega ścieżka rowerowa. No i pracownicy mówią, że nie ma tygodnia, aby jakiś rowerzysta nie wjechał im pod koła. Po prostu jeżdżą, rowerzyści jeżdżą często ze słuchawkami na uszach, nie słyszą sygnałów dźwiękowych, nie widzą świetlnych. Może jest jakaś możliwość, aby oznaczyć na tej ścieżce rowerowej, że jest tutaj po prostu wyjazd karetek w tym miejscu. Na jezdni oczywiście stoi dla pojazdów, stoi znak T16A bodajże, ten, uwaga, wyjazd karetek, ale ścieżka rowerowa jakby nie ma takich oznaczeń. Może jest jakaś szansa, aby jakiśkolwiek, czy na ziemi, czy jakiś znak oznaczyć, że jest po prostu wyjazd karetek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w tym punkcie? Bardzo proszę, pan radny Edward Borodyjuk. Panowie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Ponad 5 lat temu jako radny senior otwierałem pierwsze posiedzenie Rady Miasta. Jestem zaszczycony, że przez ten czas było mi dane z państwem pracować. Dziękuję serdecznie wszystkim radnym i każdemu z osobna za ten dobry czas dla miasta, dla naszych społeczności i mi osobiście. Jeszcze raz pięknie dziękuję za to, że byliśmy, za to, że byliście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To może tak po kolei. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dobra, to po kolei pan Stanisław. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, zbliża się koniec kadencji. Rozpoczyna się niebawem lato, wakacje. Bardzo bym prosił i uczulił państwa władnych w tej kwestii do zakończenia pracy nad łataniem dziur w ulicach, w chodnikach, oznakowanie, odmalowanie przejść dla pieszych, wymienienie żarówek, które nie świecą na przejściach, a miejsca są przyciemnione. Mówię to wszystko w trosce o naszych szanownych mieszkańców, a zarazem wyborców, którym, korzystając z głosu, składam najlepsze życzenia Wielkanocy. Szczęścia, pomyślności, długich lat życia, pociechy z wnuków, z prawnuków i żeby się w życiu wszystko jak najlepiej układało. Zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Alleluja. Bardzo proszę, pan radny Robert Woźniak. Dziękuję, panie przewodniczący. Panowie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, mieszkańcy naszego miasta, witam was serdecznie tutaj osobiście, ale też witam tych, którzy słuchają nas. Chciałbym przedstawić wniosek mieszkańców, do pana prezydenta skierowany. Szanowny panie prezydencie, kierując się troską o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców ulicy Sadowej w Białej Podlaskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie naszej inicjatywy dotyczącej instalacji progu zwalniającego na wysokości bloku przy ulicy Sadowej 1121.
Proponowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie prędkości samochodów osobowych oraz motocykli przejeżdżających wspomnianą ulicą, zwłaszcza w godzinach wieczorno-nocnych oraz w weekendy. Umiejscowienie oraz długość ulicy Sadowej sprzyja rozwijaniu nadmiernej prędkości. Powstały przy tym hałas nie pozwala na odpoczynek, a w godzinach nocnych budzi mieszkańców. Problem zgłaszany był m.in. poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, jednak działania policji przyniosły jedynie doraźny skutek. Budowa progu zwalniającego uniemożliwi rozwinięcie nadmiernej prędkości na długim odcinku ulicy, a tym samym zmniejszy to uciążliwy dla wszystkich hałas. Załączniku lista mieszkańców bloku z podpisami oraz popierających wyżej wymienioną inicjatywę prosimy o przychylność oraz pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Podpisały się osoby ze wspólnoty mieszkaniowej właśnie Sadowa 11-21. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, to historyczna kadencja Rady Miasta. To historyczne 5 lat, które właśnie mija. Były to chwile miłe, ale też bardzo smutne. Śmierć Stefana Parafiniuka, radnego 6, 7 i 8 kadencji Rady Miasta, ogromnego społecznika, samorządowca, oddanego do ostatnich chwil swojego życia dla mieszkańców, dla naszego miasta. Przepraszam. Naszego przyjaciela, a także świętej pamięci Riada Hajdara, wspaniałego lekarza, samorządowca, działacza społecznego, posła, ale przede wszystkim przyjaciela naszego miasta. Tych osób już niestety z nami nie ma, a nie możemy o nich zapomnieć. Pamiętamy, bo to wszystko działo się w tej kadencji. Jako klub Koalicji Obywatelskiej zgłaszaliśmy prawie rok temu, bo 26 maja wniosek po śmierci świętej pamięci Riada o upamiętnienie jego misji i zasług w naszym mieście i nadanie nazwy nowej budowanej arterii pomiędzy ulicą Daleką i Artyleryjską, nazwy Aleja Riada Hajdara. O tym będzie decydowała kolejny skład Rady Miasta, ale pamiętajcie o tym wniosku, pamiętajcie o Riadzie, bo on jest zawsze z nami i patrzy na to, co się dzieje. Ale w tej kadencji były jeszcze inne trochę niemiłe chwile. W tej kadencji był zgłoszony wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Miasta, pana Bronisława Broniewicza. Przepraszam, panie przewodniczący. Z funkcji, którą powinien godnie pełnić. Chodziło o merytoryczne, przerywane wypowiedzi radnych i obrażanie ich poprzez komentarze do wypowiedzi. Jak widać, nic się w tej kwestii nie zmieniło, a wniosek radnych Zjednoczonej Prawicy jest dalej, jak widać, obowiązuje. Niestety my jako Koalicja Obywatelska nie wpisujemy się w ten scenariusz i naszymi głosami pan przewodniczący nie został odwołany. Niestety chwilę później głosami Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej, wiceprzewodniczący mojej skromnej osobie, zostałem odwołany, więc to, co zostało czasami ustalone na pierwszej kadencji, na pierwszej sesji Rady Miasta, niekoniecznie jest do końca aktualne. Dodatkowo, Szanowni Państwo, jest to historyczna kadencja z jeszcze jednego powodu. Chyba nie wiem, czy się śmiać, czy w tym momencie płakać. Pan prezydent Michał Litwiniuk w tej kadencji trzykrotnie nie uzyskał absolutorium jako prezydent miasta. Przypomnę tylko, że absolutorium jest udzielane za kwestie finansowe. Tu oczywiście wszystko jest w porządku. Z perspektywy czasu nie dziwi mnie ten scenariusz, bo jak wszyscy doskonale wiemy, trzech obecnych radnych startuje na fotel prezydenta, więc dziwne by było pokazywanie tych dobrych aspektów prezydenta, więc te głosowania akurat mnie w tej sytuacji nie dziwią. Ale poszukajmy pozytywów, a jest ich przecież ogromnie.
Historyczna kadencja, rekordowe inwestycje, 312 milionów. Można byłoby mówić godzinami, nie chciałbym zabierać dużo czasu. Powiem o tej najważniejszej z mojego punktu widzenia most. Tak długo oczekiwana inwestycja poprzez mieszkańców naszego miasta. Niewiele brakowało, by tej oczywistej inwestycji mogło nie być, bo patrząc na zachowanie niektórych radnych, którzy w dziwny sposób próbowali spowolnić tą inwestycję, przesuwając, przesuwając odpowiednie kwoty w budżecie na zakup różnych innych rzeczy. Ale na szczęście, patrzę, nie szukam oczami, ale nie ma Wojtka Sosnowskiego. Trzeba podziękować dla pana Wojtka Sosnowskiego, który stoi na czele stowarzyszenia Budujemy Most i osobom, które poparły podpisami ponad 3000 podpisów złożyło pod tą inwestycję. To się już dzieje, to się dzieje w tej naszej kadencji. Szanowni Państwo, chciałem podziękować panu prezydentowi z całym jego zapleczem za historyczną kadencję, której jesteśmy częścią. Wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za ich pracę i wsparcie. Wszystkim radnym za w większości przypadkach merytoryczną dyskusję. A przede wszystkim chciałem podziękować radnym Koalicji Obywatelskiej, w której mam ogromny zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za miłe słowa, zawsze za wsparcie, za merytoryczną dyskusję, za pomysły. Jesteśmy częścią tej drużyny. Rozwijamy dalej nasze miasto. Ale w taki szczególny sposób chciałem podziękować pani Wiesławie Denickiej. Jeśli mogę, Wiesiu, prosić ciebie tutaj do nas. Będzie mi niezmiernie miło. I jeszcze jedne podziękowania chciałem złożyć na ręce, ale chyba nie widzę, więc jest, tak się ukryła. Marto, tak, ciebie szukam. Marta Mierończuk, skarbnik naszego miasta, odpowiedzialna za finanse naszego miasta. Marto, na twoje ręce gratulujemy, bo na wszystkich pracowników urzędu, ty trzymasz te finanse, szczególnie finansowe, ale Marta, na twoje ręce dziękujemy za to merytoryczne, za wyczerpanie. Szanowni Państwo, dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzi. Jeśli podczas kadencji kogoś uraziłem, to przepraszam. Nikt nie jest nieomylny. Zawsze czasami mogło coś się wymknąć, więc jeszcze raz przepraszam. A jeśli jesteśmy w okresie świątecznym, to jako przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w imieniu nas wszystkich składam gorące słowa wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy? Drodzy Państwo, ja tak do końca nie jestem pewien, czy to już jest ostatnia sesja tej kadencji, bo tak jak wszyscy wiemy, kadencja trwa zgodnie z ustawą do 30 kwietnia. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Może będzie taka potrzeba, żebyśmy szybko się spotkali, zatwierdzili 172 miliony złotych na budowę, no nie wiem, no, dwóch mostów i jednej obwodnicy. I na pewno wszyscy Państwo z radością będziecie uczestniczyli w tej sesji. Ale jeśli rzeczywiście jest to ostatnia sesja tej kadencji,
Chyba najdłuższej kadencji, bo dłuższej, no chyba, że ktoś znowu kolejną ustawą przedłuży o pół roku, ale jest to najdłuższa kadencja. 5,5 roku to jest kawał czasu. Ja chciałbym wszystkich Państwa, wszystkich, począwszy od tu obecnych na sali, tych nieobecnych, przeprosić, jeśli rzeczywiście w jakikolwiek sposób Państwa uraziłem. Nie to było moim zamiarem. Zawsze starałem się, to co powiedziałem na początku tej kadencji, starałem się budować prestiż Rady Miasta, prestiż tego organu, który w mojej ocenie przez ostatnich kilkanaście lat był obniżany w Białej Podlaskiej. Chciałbym Państwu wszystkim podziękować za to, że wykazaliście dużo wyrozumiałości, dużo zrozumienia, dużo empatii dla naszych działań, dla moich działań. Podziękować również za słowa krytyki, ale tej tylko i wyłącznie słusznej. Tej niesłusznej nie przyjmuję, bo uważam, że ktoś, kto mówi nieprawdę, a zbyt często to się zdarzało w tej kadencji, nie wykazuje szacunku do drugiego człowieka, a szacunek to według mnie podstawa funkcjonowania każdej wspólnoty, również wspólnoty, jaką stanowimy jako miasto. Tego szacunku niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, zabrakło nawet i na tej, przypuśćmy, że to jest ostatnia tej sesji, która może być ostatnią sesją i nad tym bardzo ubolewam. Natomiast raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim pracownikom magistratu, wszystkim pracownikom jednostek podległych, Wam koleżanki i koledzy radni za to, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w pracach na rzecz naszego miasta, że mogliśmy to miasto wspólnie zmieniać, ubogacać w różnych jego aspektach i mam nadzieję, że ten czas będzie przedłużony i kolejne kadencje samorządu dołożą kolejne cegiełki w budowie dobrostanu, dobrobytu i mieszkańców i naszego miasta. Na koniec, z racji tego, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, szczególnie w okresie Wielkiego Tygodnia, który dla katolików znaczy bardzo wiele, życzę Państwu wyciszenia emocji tych złych, pobudzenia emocji tych dobrych, spędzenia świąt w gronie przyjaciół, rodzin w taki sposób, aby te święta były dla Was niezapomnianymi dniami, niezapomnianymi chwilami. Wszystkiego dobrego i jeśli rzeczywiście to jest ostatnia sesja tej Rady, każdemu z osobna i wszystkim razem życzę sukcesów, takich, jakie sobie wymarzyli i wyśnili. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 64. sesję Rady Miasta, dziękując wszystkim Państwu za przybycie, za aktywny udział i za to, że byliście. Dziękuję bardzo.